Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Tym razem Wam pokazuję gitarkę firmy Blade, dostępną w sklepie Rockday oczywiście, znaczy marka Blade. Ten model prawdopodobnie też, jeśli jeszcze jest produkowany, ponieważ pokazuję go Wam dzięki uprzejmości jednego z uczniów, Wojtka. Wojtka P, prawie jak ja, ja też Wojtek P. No i co, to jest gitarka, która tak, ma 6 strun. Kształt taki Stratocaster, można powiedzieć standardowy Stratocaster z mostkiem vintage i 3 singlami. Do rocka, no ja oczywiście, że też się nadaje, można sobie na niej pociupać. W każdym razie posłuchajcie, jak ona brzmi na kanale czystym, bez żadnych dopalaczy, bez niczego. Teraz gram tylko na przetworniku, tutaj przy gryfie. Teraz przetwornik jeden przy gryfie i ten środkowy. Wszystko na maksa. Teraz tylko środkowy. Środkowy i ten gryfowy. Teraz tylko przy gryfie. Przy mostku, przepraszam. Całkiem fajnie brzmi, naprawdę można tutaj coś kombinować. Na przykład teraz zmieniam gałkę barwy, no to słyszycie różnicę. Taki przymulony trochę dźwięk, nie? Taki. Teraz zobaczmy, panie i pany, na przesterze. Dobra, zobaczymy, jak jest na przesterze. Oczywiście, jeśli gramy tylko z mostka przy... przetwornika przy mostku, to... dźwięk naturalnie jest troszeczkę taki brumiący, ponieważ to jest single. Jeśli sobie zrobię z przetwornika przy mostku. O. To jest to brumienie. Jeśli sobie dam z dwóch przetworników naraz, to można powiedzieć, że robi nam się humbucker. Wtedy nie ma takiego brzęczenia. Jest? Nie ma. Jest. Tak samo jeśli dam na tylko środkowy. Jest. Jeśli dam na te dwa, nie ma. Jeśli dam na ten, to jest. Czy widzicie, to można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju problem, ponieważ
w gitarach z trzema singlami oczywiście. Ponieważ no, przez te, że jak mam jakieś pauzy, to tak to brzmi. Ale dobra, posłuchajcie jak ona brzmi. Na razie zacznijmy od tego przetwornika tutaj przy gryfie. Oczywiście jeśli gram, to nie słychać brumienia, ponieważ... Teraz z dwóch przy gryfie i w środkowym. Całkiem jest taki ciekawy, nie wiem jak to określić, takie... Taki ciekawy, taki przydźwięk, taki charakterystyczny dla singli. Dobra, teraz daję tylko dla tego środkowego. Dobra, teraz daję z dwóch przy mostku i środkowym. I teraz tylko przy mostuszu. We'll be right back.
No ale tak prawdę powiedziawszy, to co tutaj próbowałem zagrać, jakieś tam te gotowe coverki, słyszycie, że naprawdę brzmi fajnie i w sumie warto rozważyć też zakup takiej gitary. No, można powiedzieć, że no, z trzema singlami to sam też gdzieś mówiłem, że to właściwie to nie do grania metalu, ale zawsze warto też spróbować brzmienia takiej gitary, przynajmniej mieć chociaż jedną gitarkę z takimi trzema singlami. Fajnie brzmi i taki specyficzny taki przydźwięk, taki jakby można powiedzieć, taki właśnie charakterystyczny dla singli, jak słyszeliście, takim trudno mi to określić nawet, jak to brzmi, takim mówią na to szklanka, no nie wiem jak to zwać, to tak zwać, może nie wiem. Dobra, jakby ktoś był zainteresowany, to niech pisze, firma Blade. Widać wszystko, nie? Firma Blade. Dzięki za uwagę, papateczki, do zobaczyska.